Już po raz kolejny Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu zaprosił na ogólnopolskie spotkanie młodych ludzi reprezentujących grupy teatralne z całego kraju. Na coroczne młodzieżowe zatargi z teatrem w pierwszych dniach wiosny przyjadą do Bolesławca teatry m.in. z Warszawy, Kielce, Zielonej Góry, Dębicy, Świdnika czy Lubania. Ukochany mój festiwal, który od 16 lat toczy się w różnych miastach i w Bolesławcu toczy się już kolejny rok. Zawsze mamy jakiś przewodni motyw. W tym roku jest A do miasta cyrk zajechał, dlatego że uznaliśmy, że cyrk jest najstarszą formą teatru. Rada Artystyczna Festiwalu zakwalifikowała 13 grup teatralnych. Festiwal rusza w piątek 22 marca. 22 marca będą odbywały się warsztaty. Warsztaty z profesorem Jackiem Radomskim, wykładowcą w szkole teatralnej, warsztaty animacji marionetką, warsztaty pantomimy będą, warsztaty żonglerskie i o 20 mamy galę otwarcia i spektakl Ile jest za granic Teatru z Jednej Gliny, który nie bierze udziału w konkursie, a jest w Bolesławce. Spektakle ruszą w piątek 22 marca od godziny 9 i trwać będą do 18. Dwie godziny później młodzi aktorzy wyruszą w miasto. O 20 idziemy na rynek i na rynku jest prezentacja warsztatów, które zadziały się w piątek. Czyli mieszkańcy Bolesławca będą mogli zobaczyć i ogień, i żonglerkę, i marionetkę. Festiwal potrwa do niedzieli 24 marca i zakończy się 4 spektaklami i etiudami. W niedzielę też poznamy werdykt jury.